Witamy Was serdecznie, drodzy internauci. Ja mam na imię Krzysiek. Ja jestem Asia. Jesteśmy małżeństwem od 16 lat. Mamy trójkę dzieciaczków. I chcieliśmy się dzisiaj podzielić z Wami świadectwem doświadczenia obecności Jezusa w naszym życiu. Jezusa jako takiego kucharza, który troszczy się o swoich apostołów w dzisiejszej Ewangelii. Tak my też w swoim życiu mieliśmy taką łaskę, że doświadczyliśmy Jego działania i Jego pomocy, Jego opieki, jaką nas obdarzył. Ja jeszcze tylko dodam, że jesteśmy we wspólnocie Galilea. Dokładnie. I może zaczniemy, tutaj sięgniemy pamięcią na początek naszego małżeństwa, czyli to 16 lat temu, jak weszliśmy w nasz związek, mieliśmy głowę pełną takich idei, że nasza miłość jest taka silna, że jesteśmy po studiach inteligentnie wykształceni, że sobie świetnie poradzimy w życiu i chcieliśmy na własną rękę zbudować sobie przyszłość według jakichś takich naszych wizji, myślę, że stereotypowych, że mały, piękny domek, dobra praca, jakieś wczasy, dzieciaczki i tak to mieliśmy w głowie zaplanowane. Poniekąd tak się stało, bo mamy trójkę dzieci, ale pod względem finansowym nasze życie nie układało się zbyt dobrze. Ja miałem wtedy własną firmę, 1000 pomysłów, wydawało mi się, że co jeden to lepszy, ale było odwrotnie. Im więcej pracowałem, im więcej się angażowałem w pracę, to tym gorzej wyglądała nasza sytuacja finansowa, ale nie tylko finansowa, prawda? Tak, także relacja między nami zaczęła się psuć i przestało się układać. Kłóciliśmy się często, bo wiadomo, że jak dochodzą problemy finansowe, no to dochodzą też konflikty. I tak też działo się u nas. No, były już takie momenty, że myśleliśmy, że się rozstaniemy. Ale wtedy w akcie desperacji ja pomodliłam się przez wstawiennictwo świętej Rity, chociaż tak naprawdę nie byliśmy w ogóle blisko z Kościołem. Bardzo rzadko kiedy chodziliśmy do Kościoła, tylko od święta, że tak powiem. I w ogóle nie wiedziałam, co to znaczy modlić się przez wstawiennictwo jakiegoś świętego, ale uczyniłam to i bo koleżanka mi powiedziała, pomódl się przez wstawiennictwo takiej świętej Ryty, ona jest od spraw beznadziejnych. No to tak się pomodliłam. No i wtedy tak się poukładało w naszym życiu, że Pan Jezus z mocą wkroczył do naszego życia, do naszego domu. Nastąpiło wewnętrzne nawrócenie i bardzo to było mocne doświadczenie, choć tak naprawdę na początku nie bardzo wiedzieliśmy, co się stało w naszym sercu, w naszym umyśle, ale dzięki temu wszystko zaczęło się w naszym życiu zmieniać, zaczęliśmy rozmawiać na ten temat, co się wydarzyło, zaczęliśmy sięgać po Słowo Boże, no i Jezus zaczął nas karmić, bo tutaj może wtrącę, że ale najpierw jeszcze byliśmy do spowiedzi. Tak, może oczywiście, ale że nas nakarmił Jezus samym sobą. To było takie niesamowite, że przez łaskę tego, że zapragnęliśmy tej Eucharystii, tej spowiedzi takiej szczerej, jakiej nigdy wcześniej nie znaliśmy, to On zaczął nas karmić sobą i całe życie zaczęło się stopniowo zmieniać. Tak, zaczęliśmy regularnie uczestniczyć w Eucharystii i przyjmować Pana Jezusa i wszystko w naszym życiu zaczęło się zmieniać, począwszy od sfery przede wszystkim duchowej, pracy nad sobą, poprzez sferę między nami, relacji między nami, wychowania dzieci, a także materialną, tą, która właśnie najbardziej u nas kulała. I od tego momentu, kiedy Pan Jezus wszedł do naszego domu, wkroczył w nasze życie, a my Mu na to pozwoliliśmy, wszystko się zmieniło i zmieniało się powolutku, małymi kroczkami, ale zmieniało się i my to bardzo, bardzo mocno widzieliśmy, bo były sytuacje, że nie mieliśmy za bardzo możliwości, żeby kupić coś lepszego do jedzenia i tak dalej, albo coś więcej. Widzieliśmy, że nie starczy nam pieniążków, a tu nagle się okazywało, że Krzyś dostał jakiś zaległy przelew z pracy i dostaliśmy pieniążki i mogliśmy kupić jedzenie. I takich sytuacji można by było opowiadać bardzo, bardzo dużo. Czy też ktoś nam dał coś do jedzenia, kupił, przywiózł. I tym sposobem cały czas mieliśmy wszystkiego wystarczająco. I do dzisiaj jest tak, że Pan Jezus się troszczy stale. Nigdy nam już niczego nie zabrakło. Nigdy nie było sytuacji, że pomyśleliśmy, co my teraz zrobimy. Jak my teraz ugotujemy obiad, czy co my teraz kupimy. Bo po prostu zawsze te pieniądze są. Pan Jezus się troszczy o to, byśmy mieli na wszystko, czego potrzebujemy.
małymi kroczkami przemienialiśmy naszą właśnie, tak jak tutaj powiedzieliśmy, sferę materialną, przemieniamy ją dalej z jego pomocą. W momentach kryzysowych zawsze oddajemy to jemu i tak jak już powiedzieliśmy, przede wszystkim ta sfera duchowa też się bardzo, bardzo u nas zmieniła. Tak, czasem są jakieś trudy, że właśnie mamy jakieś większe wydatki, jakąś taką kumulację różnych zdarzeń, które powodują, że tych pieniędzy, powiedzmy, jest troszkę mniej, ale oddajemy to Jezusowi i mamy taki pokój serca w tym, że On się o to zatroszczy. I tak jak Asia mówiła o tym duchowym też wzroście, że ten wzrost, który mamy dzięki temu, że się formujemy też we wspólnocie, daje nam taką równowagę duchowo, spraw duchowych i cielesnych. Idzie to w parze, że Jezus się troszczy nie tylko o te sprawy materialne, ale też o zbawienie przede wszystkim naszej duszy. I też dał nam taką łaskę, że w tej swojej super restauracji, której jest szefem, możemy się udzielać, możemy pomagać, możemy być jak trzeba kelnerami, jak trzeba pozamiatać, podzielić się dobrym słowem. Też bardzo nam poukładał czas w naszym życiu. Tego czasu nie przybyło, ale no, priorytety się zmieniły i nagle ten czas wydaje się, że czasem jest z gumy. Czasem ludzie z boku mówią, że no, jak wy ogarniacie tyle rzeczy, trójka dzieci, wspólnota, jeszcze jakieś swoje rzeczy zawodowe, jakieś tam hobby. My czasem sami nie wiemy, to po prostu Jezus tak nas prowadzi i zrezygnowaliśmy z rzeczy, które są zbędne. No, ostatnio nawet sprzedaliśmy telewizor. Nie oglądaliśmy w ogóle telewizji, w związku z tym stwierdziliśmy, że niepotrzebny nam telewizor, więc go sprzedaliśmy. Ale sprzedał się szybko. No i tak jak Krzyś powiedział, jesteśmy Jego pracownikami, Pana Jezusa pracownikami w Jego restauracji i na Jego chwałę chcemy Mu pomagać i być Jego kucharzami, czy też pomocnikami w tej Jego restauracji. I teraz chcieliśmy się jeszcze pomodlić. Tak. Panie Jezu, dzisiaj w sposób szczególny oddajemy Ci te wszystkie osoby, które nas słuchają i oglądają, które mają trudy. Mają trudy finansowe, mają trudy z pracą. Prosimy Cię o to, abyś się zatroszczył o nich, abyś roztoczył swoje błogosławieństwo nad nimi, aby doświadczyli Twojego działania, aby chcieli otworzyć się na Twoją łaskę, aby ich życie się zmieniło, aby poszli za Tobą, abyś ich nakarmił swoim ciałem, swoją krwią i swoim słowem, aby już nigdy niczego im nie brakowało. Prosimy Cię także za wszystkimi małżeństwami, które przechodzą jakieś trudności w swoich związkach, w relacjach. Prosimy Cię, byś tam wkroczył z mocą i leczył wszystko to, co wymaga uleczenia. A ci małżonkowie by otwierali się na Ciebie i na Twoją łaskę i na Twoje działanie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.